Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, cryptocurrency, czyli mogilna waluta, dostaje kopa. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Ogólnie rzecz biorąc, w listopadzie 2000 roku, no to rynek waluty mogilnej, no to było 500 miliardów dolarów, a w listopadzie 2021, no to już było prawie 3 tryliony, no to 6 razy i więcej, także ludzie szaleją, ludzie inwestują, ludzie spekulują, no bo to trudno powiedzieć, że to jest inwestycja, to jest po prostu czysta spekulacja, to jak to mówią, funny money, czyli zabawne pieniądze, no i to jest piramidka Ponzi scheme. Ponzi to jest, to był facet na wschodnim wybrzeżu, we Włoszech urodzony, mieszkał. Mam nawet filmik pokazujący, gdzie on te swoje pierwsze pieniądze tam w latach 1920 inwestował. No i on dawał spore oprocentowanie ludziom. Ludzie przynosili mu dziesiątki tysięcy dolarów i on im płacił 10-15% rocznie. Nigdzie takich pieniędzy nie było. No i oni byli przekonani, że po prostu zarabiają. No a to jest bardzo proste, tak? Nawet jak płacił, jeżeli ktoś dał mu 10 tysięcy, no to on dał mu 2 tysiące. Dał mu 2000 jako 20% po roku, no to tamten był napalony, no ale to i tak zajmowało 5 lat, żeby ktoś dostał z powrotem swoje pieniądze. Także te piramidki finansowe to są bardzo, bardzo prymitywne, ale bardzo efektywne. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że ktoś, kto dostał ze swoich 10 tysięcy, dostał 2000, to nie schował i nie myślał, że ma ciągle tam 10 tysięcy, tylko mówił, to trzymaj te 2000 i podbijaj, niech się więcej rodzi, tak? Także oszukać ludzi to jest wyjątkowo prosto. No i teraz właśnie upadła jedna z tych walut, także to może być nawet 200 miliardów zniknęło z rynku w ciągu 24 godzin, no to 200 miliardów, no to jest to, co Kongres Amerykański zdecydował, że wyśle 40 miliardów na Ukrainę za pierwszym razem, później kombinowali, że wyślą następne 40 miliardów, ale niestety albo stety, no dzięki Bogu, jeden z senatorów sprzeciwił się, no bo mówi, gdzie te pieniądze w sumie idą, gdzie one idą, tam nie ma żadnego rozliczenia, tam te pieniądze po prostu wpadają w czarną dziurę i to nie idzie przecież na jakieś armaty czy inne rzeczy, no ale to są tego rodzaju rzeczy, tak, także 80 miliardów miała dostać Ukraina, a wszyscy spekulanci stracili 200 miliardów w ciągu 24 godzin. Także to było Terra USD, czyli Terra jako Ziemię. Cały ten świat tych kryptokarensy, te wszystkie mogilne waluty, no to jest zdominowany przez Bitcoin, no ale jest na około setki po prostu tych wszystkich mennic, no oni się nazywają właśnie kopalniami, bo to wszystko polega na tym, że komputery liczą, wyliczają, no i później tam ludzie sobie wyobrażają, że te algorytmy im tam wrzucają jakieś wyniki, no i poprzez tą pracę tych komputerów, no to uzyskują jakieś pieniądze. Setki takich kryptokarensy popowstawało, no bo ta spekulacja, każdy może stworzyć taką wirtualną walutę, dać to na rynek do inwestorów, no i przekazać, obiecywać, co się da, no i wykorzystywać te pieniądze, jak się chce. No oczywiście prędzej czy później one
zamieniane, są zamieniane na dolary z reguły. Także prawdziwe takie drukowane pieniądze, no to mają w zanadrzu czy tam z tyłu są zabezpieczone przez rządy, ale jednak te mogilne waluty, no to kompletnie nie mają. To jest jedyna wiara tych inwestorów, w tych deweloperów i w tych ludzi, którzy stworzyli te waluty. No i co może się stać złego z tym? No, tak jak wygląda w tym wypadku, no to wszystko się może stać złego. No i ci wszyscy inwestorzy, spekulanci zobaczyli to. Jakieś takie stabilne waluty, no to powinny, powiedzmy, trzymać swoją wymianę, no i pozwolić na to, że to wszystko jakoś będzie szło prawidłowo i w wyższym kierunku z bardzo dużymi zyskami. No niektóre to mają jako zabezpieczenie twardą walutę, no ale nie wszystkie, no i ci jeszcze te firmy, no to nie informują inwestorów, ile jest tego zabezpieczenia, ile mają tych dolarów prawdziwych w rezerwach, także to nikt nie wie. No ta Terra USD, no to oni mieli algorytm, który w zasadzie był podłączony do innej kryptowaluty. W tym wypadku Terra to była Luna. No i to także jedni pilnują, czy pokazują, ile to jest warte względem jakiejś innej waluty. No to tak jak ludzie grali na spekulacji różnych tam walut międzynarodowych, jak to się wszystko przesuwa. No to nie jest łatwo z prawdziwymi walutami, a jest jeszcze gorsze z walutami sztucznymi, gdzie te pieniądze nie istnieją. Żeby napompować tą swoją własną walutę, ci wszyscy deweloperzy, no to oni stworzyli takie zdecentralizowane pożyczanie. Także wszyscy i wszędzie, no bardzo dużo w każdym bądź razie mogło pożyczać i ta platforma oferowała 20% z depozytów. No to właśnie mniej więcej tak jak Ponzi Scheme, to samo było. 20% płacili. Terra, no to miała być przeliczana na jedna Terra, to miał być 1 dolar. No ale to tak jak w 2008 roku był cały ten krach na giełdzie, no to widać było, że te wszystkie, rynek po prostu się zapada, jak jest przepompowany. No i pomimo wszystko, że wszyscy wierzyli w te algorytmy, no to Terra no to nie miała nic w zanadrzu, w zabezpieczeniu, poza tym, że ludzie wierzyli w tą sztuczną walutę. No i to wszystko to zaraża. To wszystko zaraża. Jeżeli waluta jest w zabezpieczeniu, no to można wtedy to sprzedawać. Tym zabezpieczeniem, no to był inny jeszcze Tether. Tether był zabezpieczony, no i on niby ma twardą walutę, ale też nikt nie wie, co się dzieje. No Bitcoin, Coinbase jest następna waluta, która no zyskała na tej całej spekulacji, na tej możliwości wymiany, sprzedawania i tak dalej, no ale też się potknęła, też zaczęło to wszystko upadać. Coinbase powiedział, że nie ma ryzyka, tam żadnego bankrupcji, no ale też we wtorek ci właściciele, cały ten zarząd, no to powiedział, że wszyscy ci inwestorzy, no to mogą być kredytorami w wypadku bankrupcji, no ale nie mają żadnego zabezpieczenia, no bo jak się daje gotówkę, powiedzmy, do banku, no to każdy bank, ten oficjalny taki, no to pisze, że do 100 tysięcy tam jest to gwarantowane, no a tutaj w wypadku tych mogilnych walut, no to niczego takiego nie ma. No i w wypadku Coinbase, no to tam może być nawet 260 miliardów dolarów wyparuje w
twardej walucie, jak również i w wirtualnej walucie. No inne niebezpieczeństwo, no to w sumie jest to, że to wszystko jest połączone z bankami, no bo banki z jakiegoś, no oni jednak, te instytucje finansowe, no mają, robią te transakcje bankowe i kryptowaluty, właśnie oni mówili, że nie potrzeba banków, że sami to mogą robić, no ale jednak pożyczka, no to jest w takich papierowych pieniądzach, w prawdziwych pieniądzach, no i skąd to się wszystko bierze, tak, także to wszystko jest funny money, to wszystko jest połączone, to wszystko jest, no można powiedzieć, oszukane, no to wszystko zaczyna padać, tak jak wspomniałem, w ciągu roku z 500 miliardów na 3 tryliony, no to coś jest nie tak. No. Sporo z tego wzrostu, no to było to, że wszyscy tysiąclatkowie zaczęli inwestować. Rząd rozdał parę trylionów dolarów ludziom, którzy nie pracowali, no i im się wydawało, że po prostu są inwestorami. No i te pieniądze, no to ten czeki stymulujące ekonomię właśnie poszły bardzo często do tych inwestorów, do tych spekulantów. No, banki centralne no, to też nie pomagały, no bo oprocentowanie było zerowe. Także ludzie szukali jakichś nadzwyczajnych zysków, no ale będą ofiary, tak, będą ofiary, wiadomo, że są ofiary, no w tym momencie, kiedy zaczyna się panika, no to wszyscy robią, biegną do banku i w banku nic nie ma. Teraz dużo tak najróżniejszych tych akcji takich złomowych, gdzie ludzie też inwestowali, no duże pieniądze robią na tych tak zwanych junk bonds, no ale to też ekonomia zaczyna robić swoje, no i rząd federalny, rezerwy federalne zaczynają się zmieniać, no i to wszystko jest, trzeba spłacać zobowiązania. W Europie jest podobnie, w Europie bank centralny dał ostrzeżenie, że wszyscy muszą mieć ekstra gotówkę w zanadrzu, kapitał, dlatego, że jak podnoszą się te oprocentowania, no to te rezerwy muszą być większe. Ponad 800 miliardów dolarów, no to były pożyczone na niskie oprocentowanie, także teraz jak się zmieni to w Stanach Zjednoczonych, to 60% jest więcej niż było dwa lata temu. Tak, także to wszystko czeka na upadek. Tak samo giełda. Giełda też zaczyna spadać teraz. No, fakt jest faktem, że przez ostatnie parę lat wzrastało 8-10%, no ale teraz już spadło 10%, także inflacja galopująca, no wyliczana jest 8%, no ale niestety do tych 8% to te oszuści federalni nie dokładają ceny jedzenia i ceny energii. Na cena jedzenia i ceny energii, no to wzrosła praktycznie rzecz 1,5 razy, czyli 50%, no ale tego nie liczą, no ale to jest inna sprawa, tak, także jak ktoś się zastanawia, jaka jest inflacja w Ameryce, no to na pewno nie jest 8% w poprzek całego życia miesięcznego wydawania, no bo to kiedyś no to było to tak, że ile ludzie musieli wydawać więcej w miesiącu, no i teraz 8% to wygląda na to, że tylko na każde 1000 dolarów, no to kiedyś było 1000 dolarów, no to teraz trzeba mieć 1080 dolarów. No ale patrząc na cenę benzyny i cenę jedzenia, no to dużo ludzi mówi, że na każde, co mogli kiedyś kupić za 1000 dolarów, no to teraz trzeba
wydać 1300 dolarów, także to jest 30%. No, te cryptocurrency, czyli te mogilne waluty, no to mają zapalonych entuzjastów, mają ludzi, którzy uważają, że to wszystko musi wejść w jakiś taki rynek finansowy, bankowy, no ale wszystko się przetrze, wszystko się wypierze, to wszystko wyjdzie w praniu, to wszystko się poprawi, no i zobaczymy. Pamiętam jeden z tych socjalistów polskich, nie pamiętam jak on się tam nazywa, ale w Japonii no masz sporo subskrybentów, no bo teraz to może już kilkaset tysięcy, no ale on właśnie pompował właśnie takich naiwnych frajerów, miał wywiady z ludźmi, którzy propagowali te wszystkie nierealne zyski. Wszyscy obiecywali zyski, no ale kiedy jest za dobrze, no to wiadomo, że nie jest dobrze. Także nie wiem, czy inwestowaliście w cryptocurrency, w te wszystkie mogilne pieniądze, no ale nadchodzą złe czasy. Jak ktoś ma pieniądze na giełdzie, no to jest troszeczkę inaczej, no bo nawet jeżeli ktoś ma tam 1000 dolarów na giełdzie, czy tam 100 tysięcy, no to te 100 tysięcy, no to reprezentuje powiedzmy tam 10 tysięcy akcji. Tak, także, że te akcje, ilość tych akcji, no to nie spadają, tylko cena każdej akcji spada. Tak, także jak to wszystko wróci do normy, no to ta ilość akcji po prostu określa, ile to jest warte w dolarach. Tak, także jeżeli ktoś ma 401 w Ameryce, no to raczej sugeruję nie sprzedawać w panice, w popłochu, no bo jak się zaczyna sprzedawać w panice, w popłochu, no to trzeba zapłacić bardzo często jakąś karę, trzeba zapłacić jakieś spore podatki, trzeba zapłacić podatki na poziomie tego, co jeżeli ktoś zarabia, no to ten wypłaty z funduszu emerytalnego dochodzą do tej rocznej pensji, no i wtedy oprocentowanie podatkowe jest inne i tak dalej, i tak dalej. Także w sumie 401, no to nie ma co panikować. No jeżeli ktoś zainwestował powiedzmy 1000 dolarów w Bitcoina, ale parę lat temu, no to ma kilkadziesiąt, czy tam kilkaset tysięcy, no to szczęść mu Boże, no ale jeżeli ktoś zainwestował kilkadziesiąt tysięcy niedawno, no to już może być gorzej, to będzie gorzej. Zdrowia dla normalnych? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szaleczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, z reguły zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No gdziekolwiek jesteście, głosujcie na normalnych. Inflacja w Ameryce jest galopująca. To wszystko z winy Bidena i jego komunistów. Upadek bitcoinów i tych wszystkich mogilnych walut, cryptocurrency i tak dalej, no to też jest wina Bidena, no bo zaczął rozdawać te wszystkie tryliony dolarów, część ludzi uważała jako darmowe pieniądze i zaczęła spekulować z nimi, tak? Także to nic nie pomogło. No rząd, kiedy się wpiernicza, no to zawsze zaczyna brakować piasku na Saharze. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena, no widzicie, co się dzieje. Znacie ceny jedzenia, widzicie galopującą inflację. Także wszyscy w listopadzie głosujcie na normalnych. Zdrowia dla normalnych.